Rower elektryczny, moi drodzy, to jest coś, co mógłbym polecić każdemu. Każdemu bez wyjątku, czy sportowcowi, czy osobie starszej, czy młodszej. To jest coś, czym chciałbym się dzielić z wami codziennie, jak najczęściej. Ta zajawka złapała mnie już dawno temu, ponad 7 lat temu i nie odpuszcza. I cały czas nagrywam dla was filmy, żeby właśnie was zarażać rowerami elektrycznymi. I teraz będę mieć kolejną okazję, nietypową okazję, dlatego że na Bike Expo 2024, które odbędzie się 6 i 7 kwietnia, dano mi szansę wziąć mikrofon do ręki i pomówić do publiczności o tym, dlaczego tak bardzo kocham elektryki i chcę z tego skorzystać i chcę was na to zaprosić. Konkretnie 7 kwietnia, czyli w niedzielę o godzinie 11 na Stadionie Narodowym w Warszawie będziecie mogli posłuchać, co mam do powiedzenia w tej kwestii. Dodatkowo oczywiście będę chciał przeznaczyć też taką dosyć solidną część mojego czasu na to, żeby wejść z wami w interakcję, posłuchać pytań, poodpowiadać do mikrofonu. Nigdy jeszcze tego nie robiłem w ten sposób, dlatego to będzie dla mnie trochę wyzwanie, ale nie mogę się tego doczekać. Naprawdę cieszę się na tą okazję. I właśnie dlatego chcę was zaprosić na to Bike Expo. To Bike Expo będzie wyjątkowym Bike Expo. Będziemy tam 2 dni razem z Oskarem z elektrycznej kuźni. Weźmiemy ze sobą tą przepiękną Kone 2.0. Mam nadzieję, że pozwolą nam ją wprowadzić na Bike Expo. 6, czyli w sobotę, zamierzamy przyjechać około godziny 12 i postawić tą konę, pokazać ją wam w samym środku Stadionu Narodowego. Tam będzie właśnie wystawiona strefa do testów. Co prawda nie będzie można jej testować, bo to jest taki rower, który nie każdy mógłby go ogarnąć, ale będzie można go obejrzeć, będziemy mogli sobie porozmawiać. Ja bardzo chętnie przybiję sobie z wami piąteczkę, także wielkie zapro. Jeżeli się tam zdecydujecie przybyć, no to moi drodzy, dostałem specjalny kod rabatowy, dzięki któremu kupicie bilety taniej. Kupicie te bilety przez internet i do tego was namawiam. Nie ma sensu stać w kolejkach. Z kodem Taba na rowerze macie zniżkę i też musicie wiedzieć, że zostawiacie mi mały napiwek, za co jestem bardzo wdzięczny. Wszelka pomoc bardzo nam się przyda, szczególnie przy rozkręcaniu elektrycznej kuźni. Więc jeśli i tak zamierzaliście iść na Bike Expo, albo teraz po tej informacji, że ja tam będę i będę mówił do mikrofonu, trochę was to skusiło, żeby tam się pofatygować, to zapraszam do skorzystania z mojego kodu. Wy macie zniżkę, ja mam napiwek, wszyscy zadowoleni. No i jak wygląda harmonogram? Ja mam taki plan, żeby właśnie pierwszego dnia, czyli w sobotę, przyjechać z Oskarem, postawić konę, pogadać z wami i przejść się później po stoiskach z kamerą, zobaczyć, co się dzieje, porozmawiać, ponagrywać, nagrać specjalnie relacje dla tych, którzy nie mogli przybyć. No wiadomo, nie każdy może. I właśnie dlatego będziemy nagrywać. Relacja w zeszłym roku cieszyła się dosyć sporą popularnością. Tym razem będzie nas 2, więc będzie łatwiej nagrywać, łatwiej rozmawiać, łatwiej wchodzić w interakcję i to jest super. I tak będzie wyglądać sobota, natomiast właśnie niedziela, czyli 7 kwietnia o godzinie 11 w specjalnej sali konferencyjnej dadzą mi mikrofon do ręki i będę mógł wam coś poopowiadać. Już mam zarys przygotowany tego, co chciałbym wam przekazać, ale z racji, że ja zawsze jestem otwarty na to, co mówią moi widzowie, jestem ciekaw, jakie tematy wy byście mi podrzucili, dlatego napiszcie w komentarzu, o czym powinienem mówić na takim Bike Expo. Zobaczymy, czy to się pokrywa z tym, co ja mam w głowie, a może i zainspirujecie mnie do czegoś więcej, że dodam coś do swojego programu. Na Bike Expo ogólnie będzie się naprawdę dużo działo. Ja zamierzam pooglądać trochę tych sprzętów, zobaczyć, co wystawcy w tym roku chcieli pokazać. Może jakieś nowości techniczne. Dlatego zapowiada się super czas. Nie mogę się doczekać tego weekendu. To już niebawem, dlatego warto rezerwować bilety, bo wiem, że w zeszłym roku było naprawdę fajnie. Ta strefa testowa roiła się od rowerów elektrycznych i nie tylko. Wszyscy testowali przeróżne rowery, przeróżne rozwiązania, więc to jest najlepsze miejsce do tego, jeśli chcecie zobaczyć jakiś rower elektryczny, zobaczyć jak on jeździ, pierwszy raz go dotknąć, usiąść, przejechać się. To jest bajka. To jest właśnie to miejsce. To chyba tyle, moi drodzy. Szybko wyszedłem z warsztatu, tylko po to, żeby wam to nagrać, ale też i żeby się przejechać. Zobaczcie, ostatnio mówiłem, że niesłoneczny Poznań, to zobaczcie, dzisiaj jest bardzo słoneczny, dlatego jestem w okularach, bo tak wali słońce, ale bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy. Korzystam z tego pierwszego słoneczka, chociaż na chwilę, chociaż wyjść na chwilę z tego warsztatu, żeby złapać te promienie słońca. No ale koniec tego gadania. Zobaczcie, kona stoi, czeka, no i
nie dajmy jej dłużej czekać. Trzeba coś tu się troszeczkę przejechać. O jeny. No, powiem wam, że odżywam. Odżywam w tym Poznaniu. Moi drodzy, długo czekałem na ten sezon i w końcu jest. W końcu jest. Będą się działy wspaniałe rzeczy w tym roku. Ja mam mega podjarę i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, że będziecie subskrybować kanał, żeby oglądać tą drogę, co tu się dzieje, jak się rozwija kanał, jak się rozwija kuźnia, no i jak się rozwija elektromobilność w Polsce. Mówimy o tej rowerowej elektromobilności przede wszystkim. Coś, co mógłbym zarekomendować każdemu, bez wyjątku. Także jeszcze raz, moi drodzy, żegnam się z wami, jak zwykle, tymi słowami. Trzymajcie się zdrowo. Jeździcie bezpiecznie, no i do zobaczenia w następnym odcinku.